Wiele źródeł podaje, iż pierwszym komputerem stworzonym na świecie był amerykański ENIAC z roku 1946. Oczywiście jest to nieprawda, to raczej pierwszy komputer, o którym świat usłyszał. Przed nim były stworzone na przykład Harvard Mark I z 1944 roku, Colossus z 1943 roku czy ABC z roku 1942. Ale czy wiecie, że tak naprawdę pierwszym komputerem była maszyna Z1 stworzona w pokoju gościnnym rodziców niemieckiego inżyniera Konrada Zuse? Opowiedzmy trochę o nim. Cześć, Tuborg. Retrogralnia, witam serdecznie na naszym kanale. Kanale poświęconym starym komputerom, konsolom, grom i całemu zjawisku retro. Serdecznie zapraszam do subskrypcji i naciśnięcia dzwoneczka tam poniżej, jeśli chcecie otrzymywać powiadomienia o naszych nowych filmach. Zacznijmy dzisiejszy temat. Konrad Zuse urodził się w roku 1910. Był bardzo uzdolnionym człowiekiem, przez wiele lat nie do końca wiedział, czy chce być w swoim życiu artystą czy inżynierem. Jego syn mówił, że właśnie dlatego 3 razy zmieniał kierunek studiów, za które płacił, tworząc grafiki reklamowe. W końcu zdecydował się i w roku 1935 otrzymał dyplom ukończenia studiów inżynierii wodno-lądowej. W tamtym czasie nie miał jeszcze żadnego pojęcia o elektronice, ale powoli zaczynał myśleć o maszynach liczących. Już podczas studiów w roku 1934 doszedł do wniosku, że te wszystkie obliczenia inżynieryjne, z którymi miał do czynienia, powinna wykonywać maszyna, a nie człowiek. Postawił sobie wówczas pytanie, jakie problemy matematyczne powinna rozwiązywać maszyna licząca. Odpowiedział na nie w roku 1936. Maszyna powinna tworzyć nowe parametry z parametrów już danych za pomocą pewnego przepisu. A później rozszerzył jeszcze tą odpowiedź na, parafrazując, wykonywanie dowolnych obliczeń wynikowych z dowolnych danych wejściowych i przy pomocy zadanego przepisu. Z tą myślą Konrad Zuse rozpoczął opracowywanie architektury swoich maszyn. Od początku było dla niego oczywiste, że maszyny takie powinny być programowalne i przyjmować instrukcje z zewnętrznego źródła, taśmy perforowanej. Oczywistym był też wybór arytmetyki binarnej, bo maszyna miała zostać oparta właśnie na binarnych elementach. Konrad Zuse stworzył więc binarną jednostkę zmiennoprzecinkową opartą o logarytmiczną prezentację liczb, jako pierwszy używając tym samym binarnych liczb zmiennoprzecinkowych znanych ze współczesnych komputerów. Zastosował w niej sumator z jednokrokowymi przeniesieniami oraz obsługą wyjątków arytmetycznych. Stworzył także pamięć, w której każda komórka mogła być adresowalna z taśmy perforowanej i mogła przechowywać dowolną informację. Następnie rozpoczął tworzenie samej maszyny, która z początku nazywała się V1. Nazwę tą zmienił później na Z1, by ta nie kojarzyła się z projektami rakiet. Swój pierwszy komputer budował w latach 36-38 i składał w pokoju gościnnym swoich rodziców. Maszyna wyposażona była w 64 22-bitowe słowa pamięci, jednostkę arytmetyczną z 2 rejestrami oraz sterowanie rozkazami z taśmy perforowanej, co robiło z niej pierwszy na świecie swobodnie programowalny komputer binarny. Co ciekawe, maszyna ta nie była oparta na przekaźnikach elektrycznych, a mechanicznych. Jedyną elektryczną jej częścią był silnik, stanowiący jej zegar o prędkości 1 Hz. Równie dobrze jednak maszynę można było napędzać korbką. Niestety komputer Z1 został zniszczony podczas wojny, choć on sam z wojną nie miał nic wspólnego. Na szczęście w roku 1986 Konrad Zuse postanowił odbudować swój pierwszy komputer i dzięki temu mamy na świecie jego działającą replikę. Jak widać, komputer przypomina swoją konstrukcją współczesne mikroprocesory. Mamy w nim bloki pamięci, jednostkę arytmetyczną z rejestrami, układy wejścia-wyjścia, jednostkę adresującą, czy w końcu zegar całego komputera. Odbudowa komputera była dla 77-letniego Konrada Zuse dość poważnym wyzwaniem, gdyż musiał on odtworzyć wszystkie jego części, zaczynając od ponownego stworzenia rysunków technicznych, a kończąc na wytworzeniu 30 tysięcy fizycznych komponentów. Oryginalną wersję komputera Zuse sfinansował ze środków swoich i rodziny. Koszty odbudowy wynoszące około 800 tysięcy marek niemieckich zapewniła w większości firma Siemens.
Zastosowana w komputerze pamięć mechaniczna była w momencie jej tworzenia równie szybka jak pamięć elektryczna, a co ciekawe zajmowała mniej miejsca. Pojedynczy bit pamięci składał się z 4 blaszek i 1 prętu. Przesunięcie jednej z blaszek, tak zwany pasek sterujący, przesuwało pręt z pozycji 0 na 1 i 1 na 0. Druga blaszka była blaszką testową. Jej przesunięcie powodowało dla jednej z pozycji binarnych przesunięcie również trzeciej blaszki paska wskaźnikowego, dla drugiej z pozycji blaszka pozostawała w bezruchu. Problemem pierwszej wersji Z1 była spora zawodność pamięci, spowodowana tym, że paski metalowe były ręcznie wycinane przez ZUSE i jego pomocników, a przez to czasami było źle spasowane. Był to jednak tylko problem czysto techniczny, a nie projektowy. Komputer Z1 przyjmował swój program przez czytnik taśmy perforowanej, która była tak naprawdę dziurkowaną rolką zwykłej taśmy filmowej. Program zapisywany był w kodzie 8-bitowym, a maszyna przyjmowała następujące rozkazy. PRZ – odczyt zawartości komórki pamięci do rejestru R1 lub R2. PSZ – zapis zawartości rejestru R1 do komórki pamięci Z. LS1 – dodanie liczb zmiennoprzecinkowych z rejestrów R1 i R2. LS2 – odjęcie liczb zmiennoprzecinkowych w rejestrach R1 i R2. LM – pomnożenie liczb zmiennoprzecinkowych w rejestrach R1 i R2. LI – podzielenie liczb zmiennoprzecinkowych w rejestrach R1 i R2. LU – odczyt liczb dziesiętnych z urządzenia wejściowego. LD – zapis liczb dziesiętnych na urządzenie wyjściowe. Co ciekawe, Z1 posiadał niebinarne, ale jak wynika z listy rozkazów, dziesiętne urządzenia wejścia i wyjścia. Co za tym idzie, musiał przed wykonaniem obliczeń i po ich wykonaniu dokonać przeliczeń z liczb dziesiętnych na binarne i odwrotnie. Już w latach 36-38 komputer Z1 posiadał architekturę maszyny von Neumanna, jaką posiadały komputery z lat 40. i 50. Nie posiadał jedynie wewnętrznej pamięci na program, której wykonanie było po prostu za drogie. Maszyna Z1 była ogromnym sukcesem, ale problem zawodności metalowych blaszek spędzał Konradowi ZUSE sen z powiek. W związku z tym zbudował testowy komputer Z2, w którym mechaniczne części w jednostce arytmetyki i sterowania zastąpił przekaźnikami z centralki telefonicznej w liczbie sztuk 800. Niestety podczas wojny zostały zniszczone wszelkie ślady istnienia tej maszyny. ZUSE przekonał się, iż przekaźniki elektryczne były rzeczywiście niezawodne i w konsekwencji zbudował w latach 39-41, wspomagany przez przyjaciół i niewielkie dofinansowanie rządowe, następny komputer Z3, już w pełni oparty na przekaźnikach elektrycznych, których było w sumie 2400. Z oryginalnej maszyny Z3 nie zachowało się nic prócz jej szkicu, wszystko inne zostało zniszczone podczas wojny. W latach 60-61 Konrad ZUSE odbudował swój komputer Z3 w swoim przedsiębiorstwie ZUSE KG w celu zademonstrowania działania tej maszyny, co miało uzasadnić jego patenty i pokazać światu jego dzieło życia, a również było wykorzystywane do celów reklamowych. Tak jak swój oryginał, odbudowany komputer Z3 został skonstruowany w całości z przekaźników elektrycznych. Pamięć Z3, 64 słowa po 22 bity każde, jest widoczna po lewej stronie. Konsola znajduje się z przodu, natomiast zmiennoprzecinkowa jednostka arytmetyki dwójkowej pojawia się po prawej stronie. Komputer Z3 mierzył około 5 metrów długości, 2 metry wysokości i 80 cm grubości. Z3 w roku 41 był jedyną na świecie niezawodną i działającą programowalną maszyną, a dodatkowo maszyną opartą o logikę binarną i działającą z liczbami zmiennoprzecinkowymi. Był maszyną praktycznie zgodną z wizją współczesnego komputera, która powstała dopiero w roku 46, stworzona przez Johna von Neumanna i jego kolegów. Jedynym odstępstwem od niej był wspomniany wcześniej brak wewnętrznej pamięci na program. Był spowodowany tym, że nie dało się w tamtych czasach zbudować w sensowny sposób tak dużej pamięci. Jak wygląda przykładowy program dla komputera Z3? Weźmy na przykład potrzebę wyznaczenia wartości następującego wielomianu.
Przy czym współczynniki od A1 do A4 mamy już umieszczone w pamięci komputera w komórkach od 1 do 4 za pomocą instrukcji LU i PS. Program dla takiego problemu wyglądałby następująco. LU – wywołanie urządzenia wejściowego w celu wprowadzenia wartości dla zmiennej X. PS5 – zmienną X umieszczamy w komórce pamięci o adresie 5. PR4 – do rejestru R1 wczytujemy współczynnik A1. PR5 – do rejestru R2 odczytujemy zmienną X. LM wymnażamy R1 razy R2. PR3 do rejestru R2 ładujemy współczynnik A3. LS1 dodajemy R1 plus R2. PR5 ładujemy X do R2. LM mnożymy R1 razy R2. PR2 ładujemy A2 do rejestru R2. LS1 dodajemy R1 i R2. PR5 ładujemy X do rejestru R2. LM mnożymy R1 razy R2. PR1 ładujemy A1 do rejestru R2. LS1 dodajemy R1 do R2. LD pokazujemy wynik na urządzeniu wyjściowym. Wracając do maszyny Z1, nie była to maszyna w pełni uniwersalna, gdyż nie spełniała założeń maszyny Turinga, nie posiadała instrukcji warunkowych. Co za tym idzie, nie można było na niej zaprogramować dowolnego algorytmu, a tylko pewien podzbiór algorytmów. Tutaj pierwszeństwo przyznaje się amerykańskiemu komputerowi ENIAC z 1944 roku, jednak w roku 1998 udowodniono, że na komputerze Z3 można zaimplementować maszynę Turinga, arytmetycznie symulując instrukcje warunkowe i adresowanie pośrednie, co oznacza, że komputer ten jest teoretycznie uniwersalnym komputerem, choć z taką myślą nigdy nie był projektowany. W latach 1942-1943 zakłady lotnicze w Henschel zamówiły komputery S1 i S2, specjalistyczne maszyny do wykonywania pomiarów skrzydeł, samolotów oraz bomb. S2 można uważać za pierwszy na świecie komputer przemysłowy. Przez kolejne lata, aż do końca wojny, Konrad Zuse opracowywał metody zamiany komputera arytmetycznego w bardziej uniwersalną maszynę. Od roku 1942 do 1945, w tym samym czasie, gdy opracowywał komputer Z4, Konrad Zuse pracował również nad zaawansowanymi sposobami programowania swoich maszyn, to znaczy bardziej zaawansowane niż jedynie obliczenia arytmetyczne. Maszyny te nazywał Logistische Maschinen i na ich potrzeby opracował własny zaawansowany język programowania Plan-Kalkul. Skrótowiec oznaczający rachunek dla planu obliczeń, który posiadał prócz operacji arytmetycznych również zaimplementowane zasady logiki matematycznej. Konrad Zuse skupiał uwagę na problemach logicznych, które muszą być rozwiązywalne za pomocą komputera. Pełna wersja Plan-Kalkul została ukończona w roku 1947, lecz nie opublikowano jej aż do roku 1972. Podczas wojny trwała budowa maszyny Z4, która miała być seryjną i rozwojową wersją poprzednich komputerów. Zajęła ona ponad 4 lata i dała w wyniku dużo skromniejszy komputer niż był pierwotnie planowany. W Z4 Konrad Zuse chciał zaimplementować podprogramy. Z tego powodu planował aż 6 czytników taśmy perforowanej oraz 2 perforatory. Jednak wojna postawiła kres jego planom. Po wojnie firma Zuse zrekonstruowała komputer Z4, a następnie rozwijała kolejne modele maszyn. Ważnym etapem był Z22, seryjna maszyna, pierwsza posiadająca pamięć programu. Zbudowana została z 600 lamp, 2400 diod, posiadała częstotliwość zegara 150 kHz, długość słowa 38 bitów oraz bęben magnetyczny o pojemności 8 kB. W roku 60 stał się dostępny kolejny model Z22R. Była to maszyna pierwsza z pamięcią na rdzeniach ferytowych. W sumie udało się sprzedać ponad 50 takich maszyn. Firma starała się rozwijać, ale niestety powoli popadała w coraz większe problemy finansowe. W końcu w roku 67 Zuse została całkowicie przejęta przez przedsiębiorstwo Siemens, a w 69 znak firmowy Zuse KG został usunięty przez Siemensa i Konrad Zuse opuścił swoją firmę. Pod koniec pracy zawodowej i po jej zakończeniu Konrad Zuse zajął się malarstwem.
W sumie namalował około 100 obrazów olejnych, zorganizował mniej więcej 3 tuziny wystaw, jak również z powodzeniem sprzedawał swoje obrazy. Pracował pod artystycznym pseudonimem Kuno Se, by uniknąć powiązania ze swoją starą działalnością. Konrad Zuse zmarł 18 grudnia 1995 roku. Po jego śmierci jego syn stworzył jeszcze dwie repliki komputerów Z3. Pierwszą w latach 97-2003 o zmniejszonej o połowę pojemności pamięci, drugą pełną w latach 2008-2010. Obie maszyny, jak i wiele innych, można obejrzeć obecnie w Muzeum Konrad Zuse Muzeum w Hunfeld. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Jeśli tematyka historyczna Wam się spodobała, to może będziemy jeszcze ją kontynuować. Tymczasem tradycyjnie zapraszam Was do pozostawienia komentarza, subskrypcji kanału i odwiedzin naszego serwera Discordowego. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie, Bork Retrogralnia.